Beata Sink, blogerka finansowa. Dzień dobry. Rzeczywiście trudno jest teraz zaoszczędzić? Ja myślę, że teraz jest najlepszy moment na to, żeby zaoszczędzić, dlatego że wielu osobom brakuje motywacji zewnętrznej i czekają na najlepszy moment, kiedy dostaną podwyżkę, kiedy dostaną spadek, kiedy odwróci się los. Natomiast przychodzi taki moment jak teraz, kiedy wszystko jest droższe, pieniędzy jest coraz mniej na koncie, wypłat nie, jeszcze niekoniecznie nie. I wtedy przychodzi ten motywator, czyli muszę coś zrobić, dlatego że jeżeli nie ogarnę się w tym momencie, to może być potem ciężko. Dlatego myślę, że nie ma co odkładać na później. Teraz jest właśnie najlepszy moment. No ale jak to zrobić, skoro sama powiedziałaś, że ceny idą w górę i też przyznałaś, że musiałaś zwiększyć budżet na wydatki domowe. Czytaliśmy bloga, prawda? Czytaliśmy bloga twojego. I o ile w ogóle wzrósł? Mój budżet wcześniej przez ostatnie 5 lat na spożywkę na naszą rodzinę 2+1, czyli dwie osoby dorosłe i mamy synka 3-letniego, wynosił 900 000 zł. Natomiast teraz zwiększyłam do 1200 zł. Zrobiłam to nie dlatego, że nie dałabym rady zmieścić się w 1000 zł, tylko dlatego, że uczę osoby, które nie są zaawansowane. Jeżeli coś dla mnie, jako powiedzmy specjalisty od oszczędzania i kogoś to robi, to od wielu lat jest już trudniej i muszę się bardziej nagimnastykować, to myślę, że dla osoby, która dopiero zaczyna, to byłoby demotywujące, a ludzie się niestety jednak porównują i jakby ja jestem dla nich przykładem, więc myślą, że też tak mogą, a ja tego nie chcę. Chcę, żeby każdy zaczął od swojego budżetu, od swoich wartości i spróbował ten swój budżet obniżyć chociażby o 10%, bo to już motywuje. Mhm. Natomiast też wartości, które ja podaję, wydają się dla większości osób na początku drogi bardzo niskie i to może demotywować, a tego nie chcę. Chcę, żeby więcej ludzi zaczynało. Chciałem zapytać ciebie, gdzie w ogóle szukać tych oszczędności? Przy zakupach spożywczych się najlepiej to udaje, bo chyba jednak ubrania są znacznie droższe, te wszystkie inne produkty. Wystarczają na dłużej. Zdecydowanie tak, tylko że jeżeli chodzi, jeżeli chcemy mieć efekty długotrwałe i codziennie, to musimy skupić się na rzeczach, na które codziennie wydajemy. Łatwiej jest sobie powiedzieć nie na ubranie, ale te codzienne wydatki na spożywkę tak naprawdę w sumie, to jest tak, grosz do grosza włożony do słoika daje nam duże oszczędności, ale grosz do grosza wydany codziennie w sklepie daje nam duże koszty. Zależy jeszcze w jakim, bo sklepy osiedlowe mają trochę inne marże, najczęściej są droższe, może planować te zakupy wcześniej, tylko pytanie z jakim wyprzedzeniem? Jeżeli chodzi o sklepy osiedlowe, a markety, to tak naprawdę w sklepie osiedlowym wyższe ceny niekoniecznie przełożą się nam na wyższy rachunek, dlatego że jest dużo pokus, prawda? To nie jest kwestia tego, czy idziemy, bo jeżeli idziemy, mówimy pani mniejszy z listą, dokładnie co kupić. Mniej pokus. Tak. Ale przecież są promocje. Można korzystać z tych promocji, ale na nie też trzeba uważać, bo to są tak zwane ciche podwyżki, ciągle w promocji. Tak, ogólnie rzecz biorąc promocje to też są główny powód, dlaczego Polacy nie oszczędzają, bo kupują za dużo na promocjach rzeczy, których nie potrzebują. Natomiast promocje... Właśnie bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, ile kosztują rzeczy, które na co dzień kupujemy, czyli które codziennie potrzebujemy i faktycznie znać ich ceny, bo wtedy jesteśmy w stanie wyłapać moment, kiedy są w promocji i możemy zrobić sobie dobry zapas. Natomiast to, co teraz się dzieje, ja zauważyłam mocno na produktach, które wcześniej mogłam sobie... że tak powiem, zrobić zapas. Teraz cena, która kiedyś była ceną regularną, jest ceną promocyjną. Czyli nadal produkt jest w promocji, tylko że cena promocyjna jest, nie wiem, ceną regularną sprzed dwóch, trzech tygodni. Czy to jest zabieg marketingowy? Czy... Trochę nieuczciwie brzmi. W przyszłości nie jest, myślę, jednak ten produkt będzie droższy. Myślę, że to nie jest kwestia tego, że to jest oszustwo. Jest to, wszystko drożeje i musimy być tego świadomi, dlatego że nie drożeje tylko w Polsce, drożeje na całym świecie, bo jest to wynikiem pandemii. Natomiast sklepy... chcą się ratować też jakoś jak każdy. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, to też chce sprzedawać, oczywiście. A ludzie też chcą kupować na promocjach. Jeżeli przyzwyczajamy klientów, że jest wszystko non stop w promocji, a teraz nagle nie będzie, więc no to jest to zabieg marketingowy. Po prostu nawet nie sama cena przyciąga ludzi, a to jak ona jest zaprezentowana, czy duża czerwona. Zapytałem o planowanie wcześniej, jakby nie usłyszeliśmy odpowiedzi konkretnej. Z jakim wyprzedzeniem planujemy? Na przykład zakupy spożywcze. Czy to powinno być planowane raz na tydzień? Takie duże jedne zakupy, wtedy nam pozwolą oszczędzić więcej? Ja jestem zwolennikiem chodzenia na zakupy raz w tygodniu i planowania na tydzień. Czyli rozpisywania posiłków każdego dnia, że dzisiaj będzie taki obiad, więc będę potrzebowała takie i takie produkty? Nie musimy się koniecznie, bo wiele osób jest takie od razu przytłoczona tym, że musi zaplanować koniecznie, co dzisiaj zje, czy jutro i tak dalej. Ja lubię po prostu zaplanować na cały tydzień i powiedzmy sobie wybierać z puli. Wtedy mamy powiedzmy takie poczucie spontaniczności. Ale dobrze jest wiedzieć po prostu, co będziemy jeść, co będziemy gotować. Wtedy likwidujemy marnotrawienie jedzenia. A to jest
jest tak naprawdę główna przyczyna marnowania pieniędzy i wyrzucania ich do kosza. Kiedy idziemy do sklepu i płacimy, to faktycznie wiemy, że wydajemy pieniądze. Kiedy wyrzucamy zgniłą marchewkę czy speśniałe jabłko do kosza, zapominamy, że za te owoce czy za te produkty zapłaciliśmy pieniędzmi. I to są koszty, które nawet ostatnio liczyłam. Jeżeli 3 zł dziennie wyrzucisz do kosza, to jest 1000 zł rocznie, które wyrzucamy do śmieci. A to już sporo. To jest naprawdę różnica. A oszczędzanie na tak zwanych małych przyjemnościach codziennych, na przykład kawa na wynos. Ja myślę, że to jest kwestia ustalenia swoich potrzeb przede wszystkim. Trzeba sobie zastanowić się, czy to, co jest dla mnie małą przyjemnością, czy to faktycznie daje wartość mnie jako człowiekowi. Dlatego, że tak jak powiedziałaś, jeżeli codziennie przyjemnością jest dla ciebie wydanie 10 zł na kawę, to fajnie, ale jeżeli to jest 1200 zł, które mogłabyś wydać na, nie wiem, pobyt w spa, no to ja bym wolała wziąć ze sobą obóz kawę. Obóz dla dziecka kosztuje 1200 zł. No, ale jeżeli mówimy dla niego 10 zł, tak z pozoru nie boli, ale jak się podsumuje i zliczy cały rok, to no to można sobie na blogu, naprawdę zrobić dużą przyjemność. A propos tych kwot, o których kochane panie wspomniały, to na twoim blogu jedna czytelniczka napisała, że zaoszczędziła dzięki twoim poradom 900 zł. Więc to rzeczywiście robi wrażenie. Warto planować, warto mieć listę zakupową, bo to się przydaje. Tak, bo to są też nie takie, metody, które ja pokazuję, to nie jest zaciskanie pasa. Bo jeżeli będziemy zaciskać pasa, to wystarczy nam ile? Na krótko tej motywacji. Natomiast jeżeli wprowadzimy pozytywne zmiany rozsądne w naszym codziennym zachowaniu, jak na przykład branie ze sobą kubka z kawą. Po pierwsze bardziej pro eko, po drugie bardziej pro portfelu pozytywne. To wtedy każdego dnia będziemy budować te swoje oszczędności, nie czując, że czegoś brakuje nam, że coś tracimy, a pieniądze, które będą zostawały na koncie oszczędnościowym, będą dawały nam dodatkową motywację do tego, żeby iść dalej. Portfelo, pozytywność. I tym pozytywnym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo ci pięknie dziękujemy. Ale jeszcze tylko powiem a propos zaciskania pasa. Cieszę się, że tego nie popierasz, nie robisz, bo my dzisiaj luzujemy nasze paseczki, bo Tomek jest dzisiaj w kuchni. Luzujemy. Oczywiście. Moi Państwo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i jak kuchnię typowo włoską, mianowicie pochodzącą